Розпочинається року формації Вищим семінарієм духовним во Львові раз юбілеуш 25-ліття послуги сестер Святого Йозефа в Жуховицях. 6 вересня в капліці Святого Йозефа Львовського семінаріуму została відправлена найшвидша Євхаристія, розпочинаючи новий рок едукаційно-формаційний. Головним целебранцем Мши Святої в інтенції клериків був арцибіскуп Мечислав Мокшицький. Своїм казанням митрополита Львовський захенцав клериків до горливого розвіяння дару повелання на взор Святого Зигмунта Гораздовського. В своїм слові арцибіскуп Мокшицький привітав теж сестри згромадзення Святого Йозефа. Припомнив, що згромадзення то zostało założone przez львовського księдза Зигмунта Гораздовського на початку ХХ віку. Харизма закону полегає в опіці над хорими і потребуючими, а моттем згромадзення сестри Святого Йозефа zostały слова «серце при Богу, ręce przy pracy». В тим року міє 25 лет від повороту сестри Йозефітик до Львова по преслідуваннях комуністичних. Drogi księże biskupie Edwardzie, czcigodni kapłani z księdzem rektorem na czele, drogie siostry zgromadzenia świętego Józefa z matką generalną Wandą, kochani seminarzyści, umiłowani bracia i siostry. Dzień dzisiejszy niesie w sobie dwa bardzo ważne wydarzenia, a mianowicie rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższym Seminarium i jubileusz posługi sióstr świętego Józefa w Żuchowicach. Początek roku seminaryjnego to wydarzenie powtarzające się każdego roku i można powiedzieć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast jubileusz to wydarzenie niezwykłe i jedyne w swej wymowie. Ono uświadamia nam, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni Bogu za dzieło, jakiego dokonał święty Zygmunt Gorazdowski, lwowski ojciec ubogich. On to w swej gorliwości duszpasterskiej pod koniec XIX wieku, odczytując znaki czasu w natchniony sposób, odpowiedział na coraz to nowe potrzeby, z jakimi borykał się Kościół i społeczeństwo. Wszechobecna bieda nie dawała mu spokoju. Dlatego organizując dzieła miłosierdzia, powołuje we Lwowie do życia nową rodzinę zakonną. W tym celu w 1882 roku sprowadził do Lwowa kilka tercjarek franciszkańskich zwanych siostrzyczkami ubogich, aby zaangażować je do prowadzenia założonych przez siebie dobroczynnych dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Za trud ta widdaniesz u swojemu poklikani nagorodyw wincem sławy. Tebe prosimo, wysłuchaj nas, Gospody. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękujemy za piękną liturgię, za ten pierwszy przedmiot charyzmatu, serce przy Bogu. Za chwilę zobaczymy ten drugi, ręce przy pracy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Zaznaczę, że siostry Józefitki w seminarium lwowskim pomagają w przygotowaniu jedzenia dla kleryków, a ponadto opiekują się osobami letnimi oraz chorymi, które znalazły schronienie w ośrodku geriatrycznym Domu Świętego Józefa. Stoły, ręce przy pracy, to jest owoc pracy sióstr. I ten rano, bo i ten wcześniej, bo nawet ten siostry z Andrzuka 14 lat jeździły na próby.
Także wiem, że to nie było takie spontaniczne, ale do tego się przygotowywały. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Czcigodny księże biskupie Edwardzie, czcigodni księża, siostry z siostrą przełożoną, w imieniu własnym i Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej składamy z okazji Srebrnego Jubileuszu najserdeczniejsze życzenia siostrom.